Konnichiwa, minna! Z tej strony Desot, a dzisiaj specjalny odcinek, w którym otworzę karty z Japonii. Tak, bo przyjechała do mnie specjalna paczuszka z Japonii. O, tutaj z takim ślicznym kotkiem. Właściwie to ona nie jest z Japonii, tylko jest z Poznania. Ale zawartość jej jest z Japonii. Dlatego też sprawdzimy karty japońskie. Pamiętajcie więc od IZO! Łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, tak abyśmy docierali do nowych odbiorców, a już niedługo dobijamy 500 subskrypcji i przygotuję dla was specjalny odcinek. Ale w tym odcineczku na pewno nie zabraknie nam ciekawostek oraz giveawaya specjalnie przygotowanego dla was z okazji pierwszego otwarcia kart japońskich. Także oglądajcie do końca. A więc przejdźmy do otwarcia tej uroczej paczki i pokażę wam, co znajduje się wewnątrz. A wewnątrz mamy, słuchajcie, na starcie kod rabatowy DESOT, który da wam 3% zniżki na zakupy w Loki Cards. Także polecam bardzo serdecznie już wam. Będziecie mogli korzystać z kodu rabatowego. Tu mamy też ulotki, dzięki czemu wiemy, że w sklepie mamy więcej kart niż tylko japońskie, ale mamy też angielskie karty Pokémon. No i możemy Lurkane kupić, czyli Disneyową wersję kart. One są bardzo drogie w ogóle, te zestawy, ale będziemy mogli tam kupić. To odstawię wszystko tutaj, o, żebyście widzieli. Dobra, dodatkowo w paczuszce dostałem piękne... Oj, nie chcą się odczepić. Koszuleczki, żebym mógł włożyć swoje karty i wam też polecam, słuchajcie, zakup takich koszuleczek, no bo dzięki temu macie gwarancję, że nie uszkodzicie kart. To bardzo sympatycznie, tu sobie je odłożymy na bok. Widzę, że też dostałem tutaj do paczuszki, o, wyciągam je wszystkie. Mam 3 single i żeby wam to pokazać singlem, a tak prezentują się 3 karty single, które otrzymałem w paczuszce. Więc mamy pierwszego Exa, to już jest dobry drop. Drugiego Exa, niestety nie wszystkie z tych kart znam, ale te już kojarzę, hologram kojarzę. I mamy 2 Exiki na starcie, to jest całkiem dobry drop, słuchajcie, jak na jeszcze nie otwarcie żadnej paczki. A to jeszcze, kochani, nie koniec zawartości, bo wewnątrz mam dla was boosterki. I te boosterki będą dla was. Tak, nie przesłyszeliście się, to będzie giveaway. Słuchajcie, mamy 1, 2, 3, 4 misiaki. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aż Mask Ogre Pona, więc mam aż 14 boosterków i oczywiście nie wszystkie może naraz, ale na początek 2 boostereczki. Napiszcie mi w komentarzach, co kojarzy wam się z nazwą Loki Cards, czyli sklepu, dzięki czemu będziemy mieli tutaj właśnie boostereczki. Napiszcie w komentarzach, co wam się kojarzy z nazwą Loki Cards, a ja wybiorę z komentarzy osobę, która ma najfajniejszy komentarz, moim zdaniem, i przekażemy 2 kolejne boostereczki dla niej. A jeżeli ty jeszcze nie kojarzysz Loki Cards, gdzie możesz kupić sobie japońskie boostery, to oczywiście link znajdziesz w opisie. A to wciąż nie koniec naszych niespodzianek, bo wewnątrz znajdujemy boostery box japońskich Pokémonów, które będę mógł właśnie dzisiaj wam pokazać. To jest moje pierwsze otwarcie japońskich kart w życiu. Nigdy nie otwieram japońskich kart i pewnie 90% tych nazw będzie mi nieznana, bo ona po angielsku jest mi nieznana, a co dopiero po japońsku. Ale inaczej to wszystko wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak wygląda pudełeczko. Otwieramy i boosterki tak leżą. Nie są w tej stojącej wersji, tylko w takiej leżącej. Jest to bardzo ciekawe. Inaczej w ogóle boosterek wygląda. Spójrzcie proszę na produkcję. Mamy u góry takie zawieszenie i macie jakby więcej luzu. Zobaczcie, to wygląda mniej więcej tak, że sporo mamy tego u góry miejsca, a dodatkowo mamy wewnątrz chyba 5 kart, jak dobrze rozumiem. Chociaż nie znam japońskiego, to wydaje mi się, że to jest 5 kart. No, czas sprawdzić, jak to otwiera się i jak wygląda pierwszy booster w środku. Dobra, i mamy pierwsze, to jest przemiana Tangeli, to akurat kojarzę. Żółw, nie pamiętam tego kwiatka, Zapdos, od razu mamy Zapdosa w hologramie oraz... oraz mamy lodową przemianę Eevee. Okej, czyli mamy 5 kart w każdym. To jest też ciekawostka w ogóle. 5 kart w każdym. Sprawdźmy, ile takich jest boosterów w takim boostery boxie. 30 boostery boxów. 30 boostery boxów po 5 kart w każdym, a w naszym takim angielskim boostery boxie mamy 36 po 10 kart. No ale cenowo też się różnią. Do ułatwienia postawiłem sobie tak jak na angielskich nasze tutaj boosterki, ale zauważyłem, że tył też się bardzo różni. Zobaczcie, jak wygląda tył karty. Zupełnie inaczej niż nasze angielskie. Z takim dziwnym obramowaniem i tutaj w każdej karcie mamy tak samo. Taki tył zupełnie inny niż te w Europie. Lecimy więc z pierwszym otwarciem w historii na moim kanale i ogólnie w moim życiu. Będziemy otwierać japońskie karty. W każdym z nich jest różnica. Już wyglądają, mówiłem, na starcie inaczej. Inaczej się je też otwiera. Zupełnie. Jest w środku tylko 5 kart. Karta z tyłu wygląda również inaczej. Nie mamy też karty energii w środku, więc
jak to była czwarta, czyli jedno mogę sobie przełożyć chyba i reszta jest w ten sposób. Dobra, więc mamy naszą Aszę, chyba tak się nazywa, Spinneraka, okej, okay. Giraffe, to też ciekawie, i nasz żółw, a ostatni mamy na starcie Full Archie w pierwszym otwarciu boosterka japońskiego. Czy to nie jest fart? Czy to nie jest fart? I czy to nie oznacza, że trzeba je otwierać? Pięknie to wygląda, nawet nie wiem, czy taki art jest wewnątrz angielskich kart. Alofi Cards to jeden z wspaniałych sklepów, w których możecie znaleźć oryginalne karty Pokémon z Japonii oraz spory wybór japońskich oraz angielskich singli z aktualną ceną co tydzień według Trice Ratingu, dzięki czemu wiecie, że kupujecie karty z aktualną ceną. Dodatkowo na stronie możecie znaleźć single z PSA, dzięki czemu wiecie, że kupujecie karty na 9 lub 10 już zgrindowane z wysoką jakością. Na stronie znajdziecie również Lurkane, czyli karty Disneyowe oraz inne karty TCG. Także polecam wam bardzo serdecznie, a z moim kodem DESOT znajdziecie jeszcze 3% rabatu, dzięki czemu zapłacicie mniej. Także polecam wam bardzo serdecznie, link znajdziecie w opisie. I od razu w koszuleczkę, słuchajcie, które otrzymaliśmy. Ja mam też swoje specjalne mniejsze koszuleczki, żeby tu ładnie karty chować. O! I zobaczcie, tak ładnie schowana karta jest bezpieczna, także polecam serdecznie, dzięki czemu na pewno wasze karty nie stracą na wartości, ale jeszcze nagram dla was specjalny odcinek o właśnie zabezpieczeniu kart, że już niedługo pierwszy poradnik na moim kanale. No nieźle nam poszło, pierwszy booster i od razu drop, bardzo ładny drop zresztą, więc jestem zadowolony. Chcę zobaczyć, o tutaj się chyba najłatwiej otwiera, potem to one się już rozjeżdżają. Ciekawe też jest to, że w angielskich kartach mamy te 5 kart, więc jest troszeczkę tak, że ta energia, potem zwykłe karty, a tu praktycznie przechodzimy od razu do, więc Nospan, chyba tak się czytało, Eevee, Tangela, Love Ball. O, i patrzcie, tego się też nie spodziewałem, nie wiedziałem, że w japońskich kartach może być drop bez żadnego hologramu, reversu lub jakiejkolwiek karty wewnątrz, ale ciekawostka. No to lecimy z kolejnym boosterkiem i sprawdzamy, co się znajduje wewnątrz. Jedną kartę do przodu, chociaż myślałem, że to pewniak jest, że jest takie coś, Hammer. Ta roślinka, farba, która nam się fajnie trafiła, coś kojarzę tą nazwę, ale nie mogę, nie mamy Ace'a! Japońska wersja Ace Space bodajże, to się nazywa? Chyba to był ten silniczek taki, nie pamiętam jak on się nazywał, ale fantastycznie nam się trafił Ace. Mamy go na pewno w angielskiej wersji, więc to jest całkiem nie najgorszy dropik dla nas. Ciekawe, jaka jest różnica w wartości między angielskimi a japońskimi, ale niedługo się tym przekonamy. Przejdźmy więc do czwartego boosterka z japońskich kart. Bardzo duża różnica, słuchajcie, duża różnica. Nie ma gwarantowanego dropu, jak się trafi, to super. Karty wyglądają generalnie dużo lepiej niż w angielskiej wersji. Jakby wychodziło na to, że nie ma tu błędów, tu jest dużo lepsza grafika. Przemiana Tangeli, ognista małpka, przemiana Corphisha, trener oraz na końcu przemiana Nospana. Nasz szósty boosterek, na razie na 5 boosterków mamy 2 dropy. Otwieramy tu kolejne. I tutaj jest trochę mniejsza zabawa albo szybszy drop, po prostu tak to ujmijmy. No i dobra, mamy piękną naszą trenerkę, której chcielibyśmy mieć jeszcze w full arcie. Teraz mamy Nightelsa, przemianę Corphisha, lampkę, przemianę Giraffe. I to wszystko, 5 kart, zawsze się zapominam, jeszcze czekam na te kolejne. Zobaczcie, jak tu dziwnie wygląda, jest 5 kart, a ja czekam dalej na to, że będzie więcej dropu, że będzie więcej dropu, że otwieramy i jest więcej dropu. Pierwsza karta, jak z angielskich, pyk, sprawdzamy, karta trenera, potem mamy farbkę Eevee, bardzo ładnie ten piatuszek i kolejny fantastyczny drop. Mamy, słuchajcie, oka od razu, fantastyczną kartę. Ciekawe, ile takich dropów jest, bo w każdej z tych kart nie ma gwarantowanych dropów. Nie ma takich w angielskich, że są gwarantowane. Mamy fantastyczny full arcik, kolejny piękny Pokémon i tutaj nie mamy, słuchajcie, dwóch gwiazdek, tylko napisane jest EAR. AR. Jak zobaczycie, każda z tych kart jest praktycznie idealna. Nie ma żadnych uszkodzeń. W angielskich chyba jest gorszy nadruk, a w japońskich są takie 10 na 10 praktycznie za każdym razem, no chyba, że sami je uszkodzicie. No przyznam szczerze, że dzięki temu, słuchajcie, boosterki, o, widzicie, wyglądają, boosterki japońskie wyglądają w taki sposób, mają taką specyficzną budowę, mają dłuższy tutaj koniec i nie mają wewnątrz karty energii. Jest ich 5 w środku, co jest zdecydowaną różnicą od angielskich. I Corphish na starcie. Potem mamy przemianę tej małpki, przemianę właśnie tego, co dopiero trafiliśmy go w full arcie, fantastycznie, Lucky Helmet i przemianę Eevee. Teraz tą przemianę Eevee.
i widzicie 5 kart, ale nie ma też gwarantowanego dropu. Co ważniejsze, w japońskich jest krótsza seria, dlatego też jest 5 kart w boosterze, bo jest mniej też w całej serii. Zwykła podstawowa taka seria, zanim zaczniemy te sekrety, czyli rozszerzoną, jest ich tylko na przykład 66 sztuk, a w angielskiej wersji mamy ich koło 160, więc jest znaczna różnica. Mamy trenera kartę, żabkę, potem mamy tą przemianę trawiastego i mamy kolejny fantastyczny eksik. Mamy fantastyczny eksik, pradawny Jigglypuff, Scream Tail, jak dobrze pamiętam z angielskiej nazwy, fantastycznie. Zobaczcie, jaki on ma piękny design tych gwiazdeczek wewnątrz i odbijającego się światła. To jest naprawdę bardzo ładny drop i na końcu zwykła karta, więc fantastycznie na razie nam to leci. 5 kart wewnątrz, sprawdzamy, co znajduje się w tej serii. Więc lecimy z kolejnym otwarciem. Szybciej się to otwiera, z drugiej strony cały czas mam wrażenie, że czekam na kolejne karty, których nie mam, więc mamy tutaj przemianę, Nightels, bardzo ładnie, ptak, to było powrót energii i kolejna karta wodnistego ptaka, ale niestety nie było tu dropu. Ale lecimy dalej. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, zapraszam do obserwacji na TikToku, ponieważ to tam otwieram dla was specjalne boosterki, tym razem japońskie boosterki, i sprawdzamy, a codziennie możecie zobaczyć nowy filmik. Sprawdzamy więc, co tu się znajdzie. Przekładam sobie pierwszą kartę jak w angielskich i Love Ball mamy na starcie, potem kartę trenera Nospan, Slugma i mamy hologram, bo jest tu tylko 5 kart, więc szybko przechodzimy do rzeczy. Kolejny hologram do kolekcji. Co ciekawe, w japońskich kartach, co zaskoczyło mnie najbardziej, jest to, że mamy zupełnie inną serię. Jest mniej w tej serii, tak? Nie wiem, czy widzieliście, jest mniej, bo jest chyba 66 kart zwykłych, tam 160, one się dzielą zupełnie różnie, inaczej wyglądają też te karty, zupełnie takie graficznie mają inny taki design, Nospan. Potem mamy ten pustynny Pokémon, przemianę naszej małpki, Switch Pokéball i to jest Morpeko. Jak dobrze pamiętam, Morpeko. Tu dopiero jest dopiero trening, jak się nazwy Poképonów wyczytuje. Morpeko. Ach, jestem bardzo ciekawy tych japońskich. Bardzo ciekawy. Słuchajcie, tu uzupełniamy kolekcję. Czy chcielibyście, żebym zbierał japońskie karty? Napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii na temat japońskich kart. Slugma, Eevee. Ten kwiatuszek już po raz kolejny, przemiana Eevee. Nie pamiętam, jak się nazywa. I Hammer. Okej, okay, nie było nic. No ale to nic, lecimy po kolejne. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście widzieć więcej kontentu z japońskich kart i jak wam się podobają japońskie karty. Jestem ciekawy, jak wy reagujecie na te karty. Pinsir! Znowu mamy ten Hammer oraz Morpeko. Ach, brakuje tego gwarantowanego dropu, ale może to i lepiej, bo to oznaczałoby chyba, że jeżeli nie mamy gwarantowanego dropu, to wartość kart japońskich, tych jak nam wypadną jakieś lepsze, to powinna być większa, no bo nie mamy gwarancji, że nam cokolwiek wypadnie. Tangela, Żabka. I mamy kolejny fantastyczny full arcik R. Pięknie on wygląda, zobaczcie, jaka fantastyczna karta. Wy nawet nie widzicie do końca tego efektu, bo niestety moje urządzenie, które nagrywa, nie przekazuje aż tak fantastycznego efektu, jak ja widzę dla swojego wzroku. No fantastyczna, piękna karta. Trafiła nam się kolejna, więc mamy na chwilę obecną 2-4 fantastyczne dropy i w tym jeszcze eksik. Być może jestem nawet w połowie otwierania tych kart japońskich i za każdym razem otwieram je, patrząc na nie zupełnie inaczej. I znowu mamy tą małpkę ognistą, świetlik, przemianę Tangeli po raz któryś, przemianę Spinneraki i oraz trenerka, więc tutaj nic nie było. Otwieramy więc kolejne. Myślę, że szybciutkie otwarcia są fajne. Bardziej dynamiczne na pewno są te karty japońskie, ponieważ w angielskich najczęściej jak otwieramy, no to szukamy na końcu tych ostatnich dropów, a tu nie jest pewne, czy w ogóle coś będzie. Nightels, Growlite, ten znowu kwiatek, jego przemiana, bardzo sympatycznie, i Pokéball Switch. Na tyle tych kart Pokémon japońskich jest jakiś numer telefonu. Tu chyba trzeba zadzwonić, jak nie znajduje się w środku tych boosterów drop, prawda? Tam jest reklamacja, chyba dział reklamacji, typu dzwonimy, mówimy, że nie znaleźliśmy dropu, no i oni muszą nam za ten drop zwrócić. Taką mam szczerą nadzieję. Otwieramy kolejny boosterek. Growlite, świetlik, nie mam pojęcia, coś wodnego, pływającego w wodzie i mamy Exa! Mamy Exa, on już przypomina w ogóle Tyranitara, ale tak naprawdę jest to Iron... Nie wiem, jak się nazywa Iron. Może ktoś mi przypomnieć w komentarzu, jak ta karta się nazywa. Będę bardzo wdzięczny, ale to jest naprawdę dobry test znajomości kart Pokémon i ich nazwy, jeżeli czytacie je w japońskim. No, to jest super. I ostatnia karta nas mało interesuje, ale ten piękny eksik jest fantastyczny. Naprawdę, zupełnie inny design mają te japońskie karty. Naprawdę. Jakbyście oglądali zupełnie inne karty niż angielskie. Słuchajcie, te gwiazdki, które widzicie na karcie, to nie jest dodatkowy jakiś program montujący. To naprawdę tak ślicznie wygląda. Japońskie boosterki.
z najnowszego dodatku. Sprawdzamy, co wewnątrz. I mamy tutaj to jabłko, slugma. I mamy fantastyczną, kolejną kartę. Ale mi to leci, słuchajcie, Ostatnia karta nas nie interesuje, ale ta karta jest fantastyczna. Tak, jest tylko 5 kart w japońskich, więc ostatnia karta wygląda fantastycznie. Lecimy ze sprawdzeniem, czy wy zbieracie japońskie karty? Może ktoś jest, kto zbiera japońskie karty i będzie miał dla mnie jakieś ciekawe karty albo ciekawe nowinki z japońskich kart. Jestem bardzo ciekawy. Mamy Corphisha, Vulpixa, Pinsira i mamy... to się nazywało Walking... Tak kojarzę, Walking, dokładnie, w hologramie, bo więcej nie przypominam sobie. I Snorlax na końcu. Walking hologram mamy w kartach japońskich. Kolejny boosterek, to pamiętajcie, nie ma gwarantowanego dropu, więc sprawdzamy. Trener, Slugma, przemiana żabki wodna. I mamy kolejnego Exa! Szybko nam to leci. Eksik, a na końcu jabłuszko, które nas nie obchodzi, więc fantastyczny eks do naszej kolekcji tego niedźwiadka, którego widzieliście na opakowaniu. Dobra, sprawdzamy kolejny pięciokartowy booster japoński. Jestem bardzo ciekawy, która z tych kart jest też najdroższa. Ciekawe, czy takie same są wartości jak kart angielskich. Jabłko, super, to wodne. Niesamowite, Ninja X nam się trafił w kolejnym fantastycznym boosterku i to na samym starcie i zarazem Snorlax na końcu, ale na starcie, bo mamy 5 kart, ale X-y lecą. To jest nasz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty X plus raz, dwa, trzy specje, cztery full arty i jeden Eishik. Niezły dropik. Ciekawostka i pytanie zarazem do widzów. Czy w japońskich kartach są reversy oraz czy w japońskich kartach właśnie z tych najnowszych serii również są Master Ball? Master Ball to specjalne karty, które powinny znaleźć się jeden na cały booster i box. Jest to karta, która będzie mieć na sobie napisany tutaj Master Ball. Będzie to wyglądać trochę reverse z takim Master Ballem, to jest specjalne. To pytanie, czy w tych seriach są Master Ball, czy w tych seriach są reversy? To pytanie oczywiście do was, napiszcie w komentarzach. Najlepiej ktoś, kto się zna i zbiera karty, taka wiedza by mi się przydała. Spina Raka, potem mamy przemianę Corphisha, Vulpixa, kolejny raz przemianę Eevee i panią trenerkę. Jestem ciekawy, czy po prostu są, bo jeżeli tak, to znaczy, że jeszcze przed nami ciekawszy drop, bo to oznacza, że jeszcze przed nami gdzieś Master Ball jest w tej całej serii, jeżeli jest. Słyszałem, że to są wtedy najcenniejsze i najdroższe karty japońskie. Ale nie widziałem jeszcze, żadnej nie miałem w ręku, bo nigdy nie otwierałem wcześniej japońskich. Więc teraz mamy Pinsira, wodnego potworka, naszego latającego skrzydłowego przyjaciela, Radar oraz Ariados, chyba tak się przymiana Spinneraki nazywała. Więc jestem ciekawy, czy tu jeszcze w naszych boosterkach coś pozostało takiego, czy też nie. Oraz nie spotkałem się jeszcze z żadnym reversem. Żadnym, dosłownie żaden reverse w boostery boxie. Więc jestem ciekawy, czy są tak rzadkie, bo może są w Japonii dużo rzadsze niż u nas, bo u nas są gwarantowane. Spinaraka, jabłuszko, Giraffi i mamy hologram naszego płonącej małpki. Hologram oraz ostatecznie przemiany na spana. No bo jak są rewersy, a ja żadnego nie trafiłem, to oznaczałaby, że wartość rewersów w japońskich wersjach kart musiałaby być naprawdę spora. Tak, aż włosy mi się najeżyły, słuchajcie, od tych dropów japońskich kart. Też pewnie zauważyliście. No i znowu ten żółw, to już mieliśmy kilkukrotnie. Jabłko, fajnie, może też już mamy jakąś całą serię. Chinchari? Taka rybka ognista i radar. Jeżeli by tak było, to znaczy, że wartość tamtych byłaby zdecydowanie większa. Poza tym, patrząc, co też nie ma gwarantowanego dropu, to każda właściwie karta lepsza, czyli ta full artowa, ace'owa i tak dalej, czy exy, powinna mieć dużo większą wartość niż karty angielskie, które mają gwarantowane praktycznie te karty, o ile wam się trafią, no właściwie. Tangela, Kwiatek, Corphish, przemiana tego kwiatka i Lucky Helmet. Ostatnie trzy boosterki przed nami. No ale ogólnie cena takiego boostery boxa też jest inna, no bo boostery box chyba w taki normalnie kosztuje jest 500 ponad złote, tak przynajmniej 510, 520, 530, a taki japoński to chyba do 300 zł maksymalnie, więc no też jakaś różnica jest. Mapka ognista, Growlight, fantastycznie farbka, no i mamy kolejny hologram Iron Leaf. Chyba tak się to czytało, tą nazwę. I przemianę Eevee. Dwa ostatnie boostery boxy i dalej czekamy na Master Balla. Mam nadzieję, że tu się trafi. Chyba, że w tej serii Master Balli nie ma, albo była jakaś ograniczona wersja, kiedy te karty Master Ball japońskie istniały w jakichś innych, na przykład seriach. Giraffe na początek nam się trafił. Przemiana tej żabki, farba po raz kolejny, Morpeko i Energy Return. Chyba tak się nazywała ta karta.
Tutaj nie mamy gwarantowanych dropów, więc ostatni booster i box japoński przed nami, a w nim reversik, full art, ace i jednocześnie masterboard. Wszystko w jednym. Takie na cztery najlepsze karty na pięć i gold pack totalny. Sprawdzamy więc. No i żabka na starcie, tu mamy tego Egipcjanina, Vulpixa, hologram, Thunderlut. Coś takiego mi się kojarzyło z nazwą. I ostatni jest ten Bellybot, coś takiego mi się kojarzyło. Ale to jest ostatni hologram z japońskich kart Pokémon. Japońskie karty totalnie mnie zaskoczyły, ponieważ mają dużo lepszy nadruk niż te angielskie. Jest ich mniej w Booster Boxie, ale również mniej za nie płacimy. Uważam, że to była bardzo ciekawa przygoda z japońskimi kartami. W lobby card, gdzie znajdziecie link w opisie, a pamiętajcie teraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, tak aby było nas coraz więcej. I oczywiście docierali do nowych odbiorców, ja bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się niedługo na nowym poradniku, jak zabezpieczyć swoje karty. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!